Rozdział trzeci. Kabina promu pozbawiona była urządzeń wizyjnych pozwalających śledzić przebieg podróży. Było to zgodne z normalną stosowaną tutaj praktyką. Według Tibora nikomu spoza tego układu nie udało się dotychczas obejrzeć Paradyzji z zewnątrz, z bliska ani z daleka. Jej opisy, schematy i fotografie były jednakże szeroko znane i ogólnie dostępne. Rinach przestudiował je dokładnie przed odlotem z Ziemi i miał dość jasne wyobrażenie o budowie i wyglądzie satelity planety Tartar. Przed wyruszeniem w podróż Rinach był wielokrotnie przestrzegany przez znawców przedmiotu, by mówiąc o Paradyzji starał się unikać określenia satelita. Jej mieszkańcy są na tym punkcie niezmiernie wrażliwi. Według nich Paradyzja jest faktycznym ośrodkiem ich cywilizacji i nie przystaje do niej dwuznaczne miano satelity. Jest suwerenną planetą, sztuczną wprawdzie i stosunkowo niewielkich rozmiarów, lecz panującą nad bogactwami Tartaru, stanowiącego jej gospodarcze i surowcowe zaplecze. Ostrość sformułowań dotyczących tej formalnej na pozór sprawy nazewnictwa stawała się zrozumiała dopiero w świetle faktów historycznych, związanych z początkami tartaryjskiego osadnictwa. Współczesne Rinachowi realia astropolityczne nie uzasadniały jakichkolwiek obaw w kwestii uznania suwerenności Paradyzji przez pozostałe centra ludnościowe. Jednakże z bliżej nieznanych powodów Paradyzyjczycy wciąż nie mogli pozbyć się nieufności wobec wszystkich dookoła. Nawet sprawa pozornie tak prosta jak uzyskanie zezwolenia na odwiedzenie Paradyzji przez pisarza z Ziemi okazała się problemem na miarę międzygwiezdnej dyplomacji.